Dzień dobry, witam serdecznie moich wszystkich słuchaczy. Nazywam się Jacek Szumigaj i dzisiejszy podcast będzie pod takim tytułem Wyrzuty sumienia? Po co to komu? W zasadzie to trochę więcej chciałbym tematów w dzisiejszym podcastie poruszyć niż tylko wyrzuty sumienia, ponieważ tak jak już w teorii budzika, o której już nieraz mówiłem, to jeżeli potraktować te wyrzuty sumienia, o których już zresztą mówiłem, ale może nie aż tyle, jako to takie kółko, to ono jest dosyć mocno zazębione z innymi kółkami, które bardzo mocno z tym kółkiem współpracują, napędzają je albo są od niego napędzane. I zastanawiałem się długo, jaki temat wybrać. I czy wrócić do takiego tematu właśnie jak wyrzuty sumienia i wpadł mi w ręce w necie taki tak zwany mem, tak? Który no ja uważam, że bardzo bardzo prostuje to nasze takie myślenie i uświadamia nam pewne rzeczy, które w naszym życiu się dzieją. I można powiedzieć, tłumaczy to w bardzo rozsądny sposób. A jak sobie tak się cofnę czasem do lat młodości, to te wszystkie elementy, o których zaraz powiem, to były właśnie w taki sposób, że miały tylko tą jedną stronę, tak? I ta końcówka to było takie, nie tak jak tutaj. Tylko to było takie, że właśnie to się tak stanie. A jakie to są reguły, tak? Jakie to są elementy? Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady, a nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz, a nie, że nie można na ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni, a nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę, a nie, że jesteś porażką. Zwykle w tym naszym życiu, w tym naszym świecie, to wygląda tak, trochę inaczej, tak? A jeżeli nie dajemy rady, to w czym utwierdzają nas wszyscy dookoła, tak? To, że jak nie damy rady, to że się świat skończy, tak? A jak się z czymś nie wyrobimy, to, że no nie można na nas liczyć. Ja na ciebie liczyłem, a ty się z tym tam, z czymś tam nie wyrobiłeś, to w dowolnym temacie, tak? A jak nie zadowoli wszystkich, to, że jesteś bezwartościowy. No miałeś dla wszystkich tak tu zrobić i co ty jesteś warta, jak nie zrobisz nic. A kiedy poniesiesz porażkę, to ty jesteś porażką. No wszyscy dookoła z reguły to potwierdzają w taki czy w inny sposób, dają to odczuwać. A dlaczego ja o tym wspominam przy wyrzutach sumienia? Dlatego, że często właśnie, znaczy może inaczej, wyrzuty sumienia powodują, że ta druga część tego zdania, to co mówiłem, właśnie jest taka, jak przed chwilą powiedziałem, tak? Nie jest taka, takie reguły nie są. Nie są tak, jak przeczytałem na początku, tylko właśnie tak, jak powiedziałem. To wyrzuty sumienia powodują, no po części, może nie całkiem, a tak sprawę trochę uproszczę, tak, bo to jest, temat jest bardzo złożony. Ale wyrzuty sumienia powodują, budowane zwykle przez nasze otoczenie, że my właśnie tak myślimy, że my będziemy tak siebie postrzegać, że będziemy siebie oceniać bardzo surowo. Tak jak już kiedyś powiedziałem, dlaczego ludzie usiłują w nas wybudować czy też wywołać wyrzuty sumienia? Po to, żeby mogli nami sterować. To jest bardzo skuteczne narzędzie, tak? W większości wypadków, mało tego, my jesteśmy od najmłodszych lat
uczeni właśnie w taki sposób. A ja dzisiaj rozmawiałem z moim synem młodszym i stwierdziłem, że w zasadzie taka rzecz jak, bo opowiadałem mu o poczuciu własnej wartości, tak? I o pewności siebie, co też się bardzo mocno jest sprzęgnięte z tym kółkiem jak wyrzuty sumienia. Może tak nie zupełnie, ale jednak, jeżeli jedno się zaczyna kręcić, a może się powtarzam, ale retrospekcyjnie, ale jeżeli to jedno kółko, to tu jest bardzo osobliwy układ, tak? Bo zwykle wiemy, że jak jest jakiś mechanizm typu zegarowego, że są kółka zazębione ze sobą, to jak zaczynamy jednym kręcić, to drugie na końcu, po iluś tam tych poszczególnych kółkach zębatych też się będzie kręciło. Ale w tym jednym przypadku to działa na odwrót. Tak? Dosłownie tak, jakby było, zwykle w zegarkach nie są budowane sprzęgła, dosłownie tak, jakby było wbudowane jakieś sprzęgło. Jeżeli kółko, wysokie poczucie własnej wartości i pewność siebie zaczyna się kręcić, to kółko wyrzuty sumienia się zatrzymuje. I w drugą stronę, jeżeli kółko wyrzuty sumienia zaczyna się kręcić, czym bardziej ono się będzie, czym szybciej się będzie kręciło, efektywniej, no to wtedy tamte kółka jak wysokie poczucie własnej wartości, tak, pewność siebie staną wręcz. Będą zwalniały, aż wreszcie staną. I ja stwierdziłem, że w zasadzie ja uważam, że dzieci, tak, w szkole od najmłodszych lat, oczywiście przez kadrę bardzo dobrze wykwalifikowanych pedagogów, nauczycieli, powinny być uczone, powinien być wręcz taki przedmiot, właśnie w formie na początek zabawy, później normalnej nauki, jak budowanie pewności siebie. Nie wiem, pod jakim tytułem taki przedmiot mógłby być, tak? Żeby to było jakoś tak bardzo przyswajalne, ale ja uważam, że to taki element powinien być w procesie nauczania. Żeby młodzi ludzie byli tego uczeni. Żeby ta wiedza była przekazywana i do oporu. Nie tak, że tam tylko jedna godzina w miesiącu, bo to jest nic. Co dzień przynajmniej jedna godzina lekcyjna. Żeby ci młodzi ludzie, którzy mają do przejścia całe życie, żeby wiedzieli, co są warci, tak? Żeby wiedzieli, że jeżeli nie dadzą rady, to że świat się nie skończy. Jeżeli się nie wyrobią z czymś, to nie jest to, że nie można na nich liczyć. Jeżeli nie zadowolą wszystkich, to nie to, że będą bezwartościowi. Jeżeli poniosą porażkę, to nie to, że będą, że są porażką. To są takie rzeczy, które moim zdaniem są bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Jak ja sobie ludzi obserwuję dookoła, to w mniejszym lub większym stopniu, no u mnie również, tak? Było, czy no w tej chwili to może wyrzutów sumienia nie miewam. Znaczy taki stan mi się usiłuje czasami odezwać, tak? Ale ja go wiem, jak go bardzo skutecznie i szybko wytłumić. I tak jak już mówiłem, to, że nie będziemy reagować na wyrzuty sumienia innych ludzi, po co? Po to, żeby nami nie mogli sterować, to nie oznacza, że jesteśmy takim profilem socjopatycznym, tak? No, socjopaci nie mają wyrzutów sumienia, to ja nie mam wyrzutów sumienia, znaczy jestem socjopatą. To nie tak jest. Ja to już raz wspominałem. To jest całkiem inaczej. Wyrzuty sumienia w praktyce nam nic nie dają. Nie wiem, czy kogoś to w jakikolwiek pozytywny sposób zbudowały wyrzuty sumienia. Nie wydaje mi się. Ja się nie spotkałem. Poczucie winy, poczucie takie wyrzutu sumienia, poczucie winy z powodu czegoś, co się zrobiło, albo czegoś, co się nie zrobiło. Tak?
To już w czasie przeszło. I takie bazowanie na tym, winienie siebie za coś, tak? Czyli takie wyrzuty sumienia, to jest tak, jakbyś mamy jakieś, nie wiem, no, zranienie, tak? Plastrem zaklejone, tam żeśmy się powiedzmy gdzieś zacięli czy zadrapali, plastrem przyklejone. I to jest tak, dosłownie, jakbyśmy ten plaster zrywali znowu się, brali jakimś tam, nie wiem, pogrzebaczem czy jakimś drutem kolczastym, drapali w to miejsce. Normalnie tego nie zrobimy. Dlaczego? Powiedzmy, co ty? Pogięło cię? Przecież to głupota. No jak mam stare rany rozdrapywać? Jak to się już ładnie wszystko zagoiło, ja już o tym nie pamiętam, to co mam ten plaster zerwać, czy w tym miejscu, co to miałem na nowo, mam się haratać? Przecież to kretyństwo. No widzicie, w przypadku naszego ciała fizycznego, to uważamy, że to jest głupota. W przypadku naszej psychiki nie. Mało tego, często inni próbują właśnie stosować taki wybieg. Po co? No zwykle, żeby jakieś korzyści dla siebie osiągnąć, mniejsze lub większe. Tak, a propos właśnie tych wyrzutów sumienia. Ja w ogóle uważam, że wyrzuty sumienia to jest negatywne uczucie, tak? No a naszym celem w naszym życiu wiemy doskonale, że negatywne elementy nie powodują poprawy jakości naszego życia, tylko wręcz pogorszenie. Właśnie powodują to, że się będziemy czuć gorsi, tak? Że będziemy się czuć bezwartościowi, że będziemy się czuć, że jesteśmy porażką, że będziemy się czuć, że nie można na nas liczyć. Po co? Na co? Dla nas? Czy to jest potrzebne? Absolutnie nie. Bo do niczego dobrego to nie prowadzi. Mało tego, cały czas budowanie takich elementów, no może inaczej. Wiemy, że dobre myślenie, może nie wszyscy wiedzą, ja to już wiem, dobre myślenie powoduje, że ta droga naszego życia, która nie jest wieczna, zauważcie, każdego dnia, praktycznie co minutę ktoś odchodzi, tak? Chociaż my tego nie widzimy. I my jesteśmy na tej ścieżce. Te pozytywne uczucia, pozytywne myśli spowodują, że ta nasza droga życia będzie fajniejsza, będzie bardziej sympatyczna. Nawet jeżeli bym tu nie wspomniał o prawie przyciągania, i nie chodzi wcale o grawitację, które to prawo było, jest i będzie, czy się komuś podoba, czy nie, bo prawo to prawo, tak? To nie jest jakiś wymysł albo domysł czy coś. Fizycy kwantowi zbadali, że to jest, a ja im wierzę akurat. Fizykom kwantowym to takim wybitnym. Nawet gdybyśmy nie wzięli pod uwagę prawa przyciągania, tak, ale funkcjonuje. Jeżeli my będziemy myśleć o dobrych, pozytywnych rzeczach, jeżeli będziemy myśleć o dobrych rzeczach, jeżeli będziemy uważać, że inni są fajni, jeżeli będziemy uważać, że wszystko to, co zrobiliśmy, to można poprawić, tak, zrobić lepiej, nie tam się katować myślami, bo czym się człowiek może katować? No, tak. Nie będzie się smagał pejczem po plecach, tylko myśli. To jest coś, co nas nie opuszcza całe życie. Mamy co dzień 60 tysięcy myśli, tak przeciętnie, tak? No to spróbujcie sobie kiedyś analizować, tak? Co chwila, co jakiś czas, nie na okrągło, bo to można zwariować. O czym myślicie? Jak te myśli, w którą stronę idą? One nie zawsze pójdą w tą fajną stronę, dlatego że chociażby na zasadzie samych skojarzeń wylądują właśnie w takim bardzo nieprzyjemnym miejscu, w którym normalnie byśmy się nie chcieli znaleźć. Tak? To jakby sobie, ja wiem co, ciągle przypominać jakieś nieprzyjemne rzeczy fizycznie, chociażby, które nas kiedyś dotknęły, tak? Że nas coś tam bardzo bolało. No nie będę wymyślał przykładów, bo tego jest zbyt duża ilość. I te wszystkie właśnie takie myśli, część tych myśli niekontrolowanych. No bo de facto w tych myślach to jest nasza sieć neuronowa jest tak zbudowana,
że jeżeli idzie o nasz tok myślenia, to są ruchy Browna. Tak jak fizyka spytacie, co to jest, to ruchy Browna to są właśnie jak na przykład cząsteczki gazu. To w powietrzu, co się unoszą. Każda z każdą obija się o każdą i we wszystkich kierunkach. Z naszymi myślami jest podobnie. Oczywiście można to w jakiś sposób kontrolować, można na to wpływać, tak, ale to tego tu w tym momencie nie będziemy rozważać. Natomiast widzimy, że takie wyrzuty sumienia to są takie negatywne elementy. To one wam nie spowodują, że to wasze życie będzie lepsze. Tak? Mea culpa, tam się będziemy smagać. Myślami się zwykle smagamy, bardzo nieprzyjemnymi. I to jest właśnie, jak zobaczyłem ten wpis, to właśnie te elementy z tego, co wymieniłem, to powodują również takie budowanie wyrzutów sumienia. Budowanie negatywnych myśli, które nikomu do niczego, uwierzcie mi, naprawdę nie są potrzebne. W ogóle. My bez tego byśmy mogli i możemy doskonale żyć. Bez wyrzutów sumienia. Praktycznie, dlaczego ja wspomniałem o tym, że a propos tej pewności siebie, tak, że to powinno być budowane już u małych dzieci. Nie wiem, może jest taki kraj na ziemi, może jest takie miejsce, gdzie właśnie dzieci są wychowywane w inny sposób. Że są pewne siebie, że mają wysokie poczucie własnej wartości, że nie zgadzają się, że tak powiem brzydko, jak stado baranów wysyłane na rzeź, iść w tą stronę, co ktoś uważa, że powinny, bo on jest starszy, jego zdaniem, znaczy starszy, to ma większą wiedzę, tak, ma charyzmę i on powie, jak coś powie, to jest święte. I to nie wolno temu zaprzeczyć, tylko ma się go słuchać, bo on jest starszy, tam z większą wiedzą jakiś tam, nie wiem, wychowawca, opiekun, kto bądź, tak? Do czego to może prowadzić w skrajnych przypadkach? Tak, jak chociażby sprawa, no to już muszę powiedzieć wprost, pedofilii w kościele, no to wiemy doskonale, tak? Bardziej uświadomione osoby sobie zdają z tego sprawę. I wiecie, to też... Ja dzisiaj słuchałem takiego wywiadu gdzieś tam na YouTubie znalazłem z Pauliną Młynarską. Ona wydała tą swoją taką bardzo fajną książkę. Nie będę mówił tytułu tak, żeby jakieś kryptoreklamy nie robić. Jak ktoś będzie chciał, to sobie i tak znajdzie. I ona właśnie opowiada o tych wszystkich, właśnie również opowiada o takich elementach. Ja sobie pomyślałem, że to wiecie, to jest ściśle związane z tym, o czym ja właśnie mówię. I że właśnie odnosiła się do dziewczynek, do młodych dziewcząt, do dziewczynek przede wszystkim, tak? Z punktu widzenia tej swojej książki. Ale ja uważam, że to można by rozszerzyć na wszystkie dzieci. Że to jest bardzo taki właśnie, są pewne paradygmaty, tak? No, a szczególnie w naszym kraju, które powodują właśnie, że może inaczej, to jest tak, my, tak jak już powiedziałem, my mamy wbudowane pewne wzorce w naszą psychikę. Przez osoby, które nas wychowywały, przez osoby, które miały na nas wpływ. I te wzorce w sposób podświadomy dostają się do naszej psychiki. Nas nikt nie musi sadzać w ławce i uczyć tego po 2 godziny dziennie. Wystarczy, że z daną osobą będziemy przebywać. I te jej zachowania, uwarunkowania i to wszystko, co ona mówi i to również jak myśli, to jak ktoś myśli, że jak ktoś, no men omen, jak ktoś myśli, że myśli innych ludzi na nas nie wpływają, to jest w grubym błędzie. Jakby się tak sięgnąć do źródeł i dowiedzieć, no to niestety również. Ale myślenie innych osób poprzez ich mowę ciała wpływa na naszą podświadomość. Chociażby przez mowę ciała, ale bezpośrednio same myśli też. Wpływa na naszą podświadomość i również jest w ten sposób
Przez podświadomość nasza świadomość również jest sterowana i również jest, że tak powiem, programowana. I te elementy, które mamy stworzone w życiu, taki wzorzec, szablon, powielamy. Tak? Uważamy, że to tak, jak nam się zdarzyło, jak było u nas, to tak powinno być. Dlaczego? No, tam już ten motyw wspominałem. Dlatego, żeby się ktoś nie czuł lepiej od nas. A szczególnie to jest widoczne w przypadku osób właśnie niepewnych siebie, z niskim poczuciem własnej wartości i z brakiem pewności siebie. To jest tak po prostu, że fajnie, jakby ktoś może powiedzieć, że to jest związane z naszą nacją, tak? Że to tylko w Polsce tak jest, że ludzie są nie będą chcieli, będą nam zazdrościć, tak? O zazdrości też miałem nagrać jeden odcinek, nie wiem, może nagram, bo też jest bardzo szeroki temat, że po prostu większość osób ma tak, że jeżeli ktoś nie może, znaczy inaczej, jeżeli już nie ma być lepszy, to przynajmniej żeby, nie ma gorzej mieć, to przynajmniej żeby był tak jak my, tak? Żeby nie miał lepiej. Dlaczego? Dlatego, że większość osób w towarzystwie takiej osoby się będzie fajnie czuła. No bo jak będzie ktoś, kto osiągnął coś więcej, doszedł do czegoś więcej, tak? Ma większe talenty w pewnych kierunkach, ma więcej pieniędzy, ma lepszy styl życia. No to jest tak zwykle, że dlaczego on ma, a ja nie? No generalnie taki paradygmat jest na przykład, że jak jest ktoś, no ma więcej pieniędzy, jest bogatszy, tak? No skąd ma? Bogaty człowiek. Ja już to raz wspominałem. Skąd ma? No ukradł, bandyta albo złodziej. Innej opcji nie ma. Mało kto, jak się pytałem różnych osób, mało kto mi potwierdził, że zna kogoś bogatego i że rozmawiał z nim o tym, skąd on to ma, jak on do tego doszedł, tak? Ile go to kosztowało pracy i wysiłku, czy fizycznego, czy umysłowego, że znalazł się w takim miejscu, w jakim jest. I wiecie, tu mi się przypomina, jak gdzieś to na YouTubie zobaczyłem, Pudzianowskiego. No, kto to jest Pudzian, to wiadomo, cała Polska wie, a swego czasu był bardzo popularny, teraz może o nim mniej słychać. I taki krótki, to nie wiem, z 10 minut taki był kawałek, tak? No, teraz niedawno nakręcony, no bo widać, no już lata swoje robią, tak? I właśnie mówił, że on pochodzi z jakiegoś tam małego miasteczka, 16 tysięcy osób chyba, tak? I tam jeździł maluchem, od taty pożyczał na piwo stówę, ale w pewnym momencie zapłacił cenę. Mówi, że rano często nie był się w stanie podnieść z łóżka, tak go wszystko bolało po tych treningach, tak? Tylko że mówi, że po tym, jak zapłacił tą cenę, to mógł pójść, może taki płytki przykład, ale no taki bardzo, bardzo obrazowy. Mógł pójść do salonu Mercedesa i powiedzieć, poproszę ten i ten model. Tak? W rozwinięciu, bo ja zapłaciłem cenę za to, że mogę tu teraz przyjść i sobie po prostu zamówić tak, o. To nie jest tak z bogatymi ludźmi, że wszyscy kradną. No nie mogą wszyscy kraść, tak? No są tacy, tylko wiecie, z drugiej strony to jest tak, że ci, co kradną, oszukują, no to o nich jest najgłośniej, tak? O takich zwykłych ludziach, którzy wykonują jakąś pracę, może nie tyle fizyczną, co umysłową, no to raczej nie słychać. I tak wracając jeszcze do tego podtematu. To jest tak, że ja, wiecie, naprawdę mało osób spotkałem, które by bezpośrednio kogoś bogatego znały, które by się obracały w kręgu bogatych ludzi. Mówią, swój do swego ciągnie, tak? Więc to jest takie... ja wiem, jakby to określić. No, po prostu nie znamy zwykle takich ludzi. Mi się parę razy w życiu zdarzyło spotkać takie osoby, które doszły do niezłych, mniejszych, większych pieniędzy przez... Wiecie, nawet nie powiem tyle przez pracę, przez upór, ale przez
przez wizję, przez to, że były pewne siebie, że miały poczucie własnej wartości i że miały cel, że miały wizję i tą wizję realizowały, niezależnie od tego, co mówili inni. Czy miały wyrzuty sumienia? Nie wiem. Może tak, ale to też nie tak do końca, nie takie głębokie jak u innych, tak? Wiecie, jeszcze tak wracając do głównego tematu, całkiem się cofając, wyrzuty sumienia budowane są w nas w sposób podświadomy, przez nasze otoczenie. Dlaczego? Dlatego, że uważają, że tak powinno być. Mają taki wzorzec. A powiecie, co ty z tym wzorcem się uparłeś? Wzorzec jest wzorzec. Jakiś tam szablon w psychice, coś tam. Znacie na pewno osoby, które są bardzo życzliwe i sympatyczne dla innych, tak? Że każdego serdecznie przywitają, a nawet jak się ktoś z nimi serdecznie nie przywita, no to, że tak powiem, spłynie po nich jak po kaczce, uśmiechną się, coś miłego powiedzą. Niezależnie od tego, co by ta osoba, z którą tam jakieś relacje są, tak? Spotkanie, niezależnie od tego, co by im powiedziała. A są takie osoby właśnie, że takie, jakby to nazwać, ja wiem, ponure takie, tak, które się nigdy nie uśmiechają, uważają, że to tak ma być. No popatrzcie, skąd się to bierze, że jedne osoby takie są, a inne nie są? O, ktoś powie, no bo tak, bo wiesz, to takie różne te no, charaktery, tak, introwertyk, ekstrawertyk, tak? Ale to jest coś, co mamy zbudowane w naszej psychice. To jest coś, co mamy zbudowane poprzez nasze nawyki. Tak? Nawyki, tak jak już wspominałem kiedyś, nawyki, ja sam byłem zdziwiony, jak się to dowiedziałem z pewnego audiobooka, że nasze nawyki sterują tym, co się w naszym codziennym życiu dzieje, tak gdzieś 95-97%. Ja sam, jakby się ktoś spytał, to on powiedział, ja wiem ile, za 30, a reszta to sobie sam, coś tam, tak na bieżąco. Nie. Nie, to są nawyki, które inni w nas budują, albo my sobie sami możemy wybudować. I popatrzcie, wyrzuty sumienia wbudowane jako w nawyk natychmiast nam zatrzymują kółko wysokie poczucie własnej wartości, tak? I pewność siebie. Momentalnie. No bo jak co? No, nasz umysł jest jednostanowy, tak? Nie jesteśmy w stanie smutni i się cieszyć, o na przykład, tak? Albo być szczęśliwi i być źli. Nie da się, nie da rady. Nasz umysł to trzeba mieć chyba rozdwojenie jaźni. Inaczej tak nie. Inaczej nie, nie, to nie, nie działa. Nie działa, nie da rady. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to nie możemy być smutni. Jeżeli jesteśmy źli, to nie możemy się czymś cieszyć. No tak? No to wynika z wielu elementów, których tutaj nie chciałbym poruszać. Nieraz to było mówione. Ale nasz umysł jest jednostanowy. Więc wyrzuty sumienia spowodują właśnie zatrzymanie tego kółka przede wszystkim. Wysokie poczucie własnej wartości. Wyrzuty sumienia nie są wam, nam w ogóle do niczego potrzebne. Nic nie budują. Nic nie tworzą, niszczą. Co niszczą? Waszą psychikę niszczą. No, możesz powiedzieć, no, mam wyrzuty sumienia, ale to wcale nie czuję, żebym miał zniszczoną psychikę. To się tylko zastanówcie nad jedną rzeczą. Czy przy wyrzutach sumienia pomyślicie sobie o czymś przyjemnym, jeżeli będziecie mieli wyrzuty sumienia? Wobec kogoś lub wobec czegoś, lub wobec jakiegoś zdarzenia? Czy będziecie w stanie sobie miło o czymś pomyśleć, mając wyrzuty sumienia w stosunku do czegoś tam, co komuś tam zrobiliście? Czy jednocześnie przy tych wyrzutach sumienia powiecie, to ja to wezmę i naprawię i temu człowiekowi tam wyrządzę jakieś dobro, tak? Zamiast zło mu wyrządzać, jakim ostatnio wyrządziłem. Zresztą w moim mniemaniu, bo to jest zwykle tak, że wiecie, kolejne takie mi się przypomina zdanie. Rzeczy nie mają się tak, jak się mają, tylko jak myślimy, że się mają.
To jest element, który funkcjonuje całkowicie w naszej psychice. Owszem, czasem jest, jak to się mówi, uruchamiany, triggerowany, tak? Przez osoby zewnętrzne, tak? No, czegoś tam, no, taki jakiś przykład banalny, wymyślmy. No, czegoś tam nie chcesz zrobić, a ja się tam źle czuję. Pomijam osoby, tak? Nie, że mąż, żona albo coś tam. No, jakieś bliższe osoby, bo to w bliższych relacjach niech będą, tak? Bo te w dalszych to nas tam grzeje. No, patrz, a ja się tak źle czułam, a ty czegoś tam nie zrobiłeś, miałeś zrobić i coś tam, tak? Zwykle jest tak, że, znaczy często jest tak, że to inne osoby usiłują w nas wzbudzić wyrzuty sumienia. Czy jeżeli ktoś w nas wzbudzi wyrzuty sumienia, czy to spowoduje, że my sobie pomyślimy jakoś przyjemnie, że zrobi nam się fajnie? No nigdy w życiu. No ja tak nie widziałem. No to by, nie wiem, jakieś poważne, to takiego człowieka, to jakby powiedział, że tak, to ja bym go chyba, nie wiem, od razu do psychiatry wysłał, do jakiegoś psychoanalityka, bo to znaczy, że coś jest nie tak z jego myśleniem. Moim zdaniem, tak? Ja nie mam wykształcenia medycznego w dziedzinie. Ostatnio jakimś tam osobom gdzieś tam opowiadałem o czymś tam, o jednym z moich podcastów i jedna z tych osób się spytała, czy pan jest psychologiem? Nie, jestem psychologiem, tak? Więc wyrzuty sumienia nie powodują, że będziemy mogli myśleć konstruktywnie. Wyrzuty sumienia to jest zrzucanie bomb na lot dywanowy, gdzie? W głowie naszej, na naszą psychikę, na nasze myślenie. Wyrzuty sumienia poza tym powodują, że nasz umysł zostaje skrępowany właśnie tymi wyrzutami sumienia, a skrępowany umysł nie jest w stanie się rozwinąć i myśleć konstruktywnie, i myśleć pozytywnie, tak, i pozytywnie, co ważne, wpływać nie tylko na swój wewnętrzny świat, na nasz wewnętrzny świat, ale również na świat dookoła. No bo co powoduje, że mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje dookoła? I nie tylko jeżeli idzie o myślenie ludzi, ale również o budowanie pewnych fizycznych elementów, składników tego naszego świata zewnętrznego. Tylko myślenie. Tu się wszystko zaczyna i tu się wszystko kończy. To jest podstawa. Bez myślenia nie ma nic. Tak? No tak jak nie wiem co. Jak co? Jak jakaś sztacheta w płocie. Ona nie myśli. Czy ma jakiś wpływ na to, co się dzieje na zewnątrz? Nie. Natomiast my całkowicie mamy. My całkowicie mamy. I wyrzuty sumienia powodują właśnie, że to ta nasza gładka powierzchnia życia zostaje bardzo, bardzo mocno zaburzona. Że nie jest w stanie się to nasze życie rozwijać tak, jakbyśmy chcieli. No bo to jest mniej więcej tak. Powiedzmy, że. Ale takiej przenośni można by użyć. Że sobie gdzieś tam chodzimy, tak? No, mamy dwie nogi, to sobie chodzimy. A wyrzuty sumienia to jest taki, nawet nie lina, a łańcuch, którym te nasze nogi są krępowane. My, powiedzmy, mamy naszą ścieżkę życia do przejścia, tak? Idziemy do przodu. No, czas jest liniowy, więc idziemy do przodu, się posuwamy. I ktoś bierze, wy sobie idziecie ze śpiewem na ustach, tak? Z radością w sercu, i ktoś nagle bierze, podchodzi z tyłu albo z boku i zarzuca linę, łańcuch taki, i krępuje nam nogi. Właśnie wyrzutami sumienia. No to co się stanie? No co najmniej się zatrzymacie, tak? Jak się nie wywalicie, to będzie dobrze. Przynajmniej przystaniecie. Mało tego, ta osoba, czy my sami, czy ta osoba, każe wam się odwrócić i popatrzeć do tyłu. Co wyście tam zrobili złego, tak? Ty wiesz, tutaj zrobiłeś tak źle, że się bardziej nie da. Tylko że o ile fizycznie jakbyśmy szli na drodze, to możemy się zobaczyć, popatrzeć, wrócić tam coś naprawić, ale w przypadku czasu tego się nie da zrobić. To już przeszło. Nie dacie rady się cofnąć w czasie. No to po co wyrzuty sumienia? Raczej starać się do przodu myśleć i nie w kategoriach wyrzutów sumienia,
że to, co zrobimy, owszem, mając w pamięci, że coś nie poszło tak, tak? Mając w pamięci, że coś było nie tak, to idąc do przodu, w następny dzień, po tej osi czasu, możemy to naprawić. Możemy próbować to zrobić lepiej. Jak nie damy rady, to znaczy, że nie damy rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobimy, żeby coś naprawić, to znaczy, że się nie wyrobimy. Następny dzień też przyjdzie. A nie, że nie można na nas liczyć. Kiedy nie zadowolimy wszystkich na tej naszej drodze życia, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteśmy bezwartościowi. A kiedy poniesiemy porażkę, to znaczy, że poniesiemy porażkę, a nie, że my jesteśmy porażką. Proste? Proste. Nic nam to nie daje. Ja może jeszcze nie raz do tego będę wracał, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważny element. I tutaj, tak jak powiedziałem, to kółko wyrzuty sumienia jest mocno, nie zazębione, zasprzęglone jest w taki osobliwy sposób, a z wysokim poczuciem własnej wartości i z pewnością siebie. Jednocześnie zaznaczam, bo to cały czas będę podkreślał, że to poczucie wysokiej własnej wartości i pewność siebie to nie jest taka buta i to nie jest arogancja, tak? Na to też jestem jakoś, nie wiem dlaczego, uwrażliwiony. Momentalnie to wyczuwam i momentalnie to widzę. I dla mnie taka osoba, która... Wiecie, co jest taka, to jest taka, moim zdaniem, to jest taka zasłona dymna. Że ktoś mówi, ty zobacz, jaki on, ten jest, okej, jest pewny siebie, ma wysokie poczucie własnej wartości, a ja widzę, że to nie jest takie wysokie poczucie własnej wartości, tylko to jest taka buta, taki, a tutaj panisko jestem i w ogóle co mi tutaj będzie ktoś mówił, a wiem, co jest dobre, co jest niedobre. Nie, on cierpi na to samo. On cierpi na to samo, a jego zachowanie świadczy o tym, że on to usiłuje zamaskować tylko. Człowiek, ja już wspominałem i na pewno nieraz będę wspominał, uważam, że warto o tym mówić na okrągło, żeby to się nam utrwalało, no bo przecież w sumie ja tych moich podcastów tak samo słucham. Wracam do czegoś, co myślę, o kurczę, tak powiedziałem? Ale to ciekawe. Wiecie, żeby się nam to utrwalało. Człowiek z wysokim poczuciem własnej wartości to jest po pierwsze człowiek empatyczny. To tacy ludzie mają dużą empatię. Moim zdaniem. To jest raz. Dwa. Nigdy z nikogo się nie będą śmiać. Oni znają własną wartość. Oni nie muszą nikogo w żaden sposób poniżyć, żeby swoją wartość wybudować większą. To nie ta droga. To nie ta droga. Ci ludzie, którzy mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, będą innych wyśmiewać, będą innych poniżać, będą innych obrażać, będą się z innymi kłócić. Z tego, co ja widzę, co mnie otacza, jak obserwuję takie codzienne życie, to tak właśnie jest. Takie osoby, które właśnie są pewne siebie, które mają wysokie poczucie własnej wartości, te dwa elementy muszą być razem. Ta pewność siebie musi być z tym, nie sama pewność siebie, bo mówię, to często jest tylko takie zamaskowanie. Tak naprawdę to tam jest cieniutko, a po prostu jest takie robione, a pewny siebie jestem, to tam. Tak? To musi być też taka, pewien poziom empatii, zrozumienia innych, zrozumienia świata, zrozumienia pewnych rzeczy. Zrozumienia tego, że ktoś może mieć zły dzień. Tak? I wiecie, nieraz mam okazję obserwować, bo bym skłamał, jakbym powiedział, że ja to już jestem taki super empatyczny i pewny siebie i mam takie wysokie poczucie własnej wartości, że mnie nic nie rusza. No ostatnio niestety mnie ruszyło, jechałem w aucie i pani drogę zajechała i stwierdziłem, że powinna ruszyć do przodu, bo blokuje cały ruch i zatrąbiłem na nią, ona otworzyła okno, zaczęła krzyczeć. Ja otworzyłem okno i też powiedziałem dwa słowa do słuchu, ale później siadłem sobie i sobie pomyślałem, jak już emocje padły, że to właśnie nie w tą stronę pożeglowało, powędrowało, gdzie ja bym chciał. Tak? Tylko, że widzicie, że w tym przypadku
że w tym przypadku się zastanowiłem i no to jest automatyczny odruch, takie poczucie wyrzuty sumienia, tak? Takie wyrzuty sumienia. No dlaczego ja tak zrobiłem? No bo przecież jeżeli na co dzień staram się przekazać, że to życie, żeby było bez takich negatywnych emocji, tak? No to tutaj poniosłem porażkę. Ale jeżeli poniosłem porażkę wskutek miliona różnych rzeczy, które na mnie wpłynęły, to znaczy, że poniosłem porażkę. Tym razem, a nie, że ja jestem porażką. To mogę naprawić. Jutro, pojutrze, w przyszłości. Tak samo wy. Pamiętajcie o jednym, że w waszym życiu, dopóki idziecie do przodu, to wszystkie te rzeczy, które byście nie chcieli, żeby się powtórzyły, tak, te, które zwykle powodują poczucie winy, tak, to możecie to wszystko ponaprawiać. Tak, jeżeli nie daliście rady, no to trudno, nie daliście rady, spróbujecie następnym razem. Jeżeli się z czymś nie wyrobiliście, no to trudno, nie wyrobiliście. Taki zbieg okoliczności był, a to nie znaczy, że nie można na was liczyć. Następnym razem to możecie poprawić. Jeszcze wracając na koniec tej listy idąc, a propos tej, kiedy poniesiesz porażkę, tego zdania, to znaczy, że poniesiesz porażkę, a nie, że jesteście porażką. I mi się tu przypomina takie jedno takie zdanie, które przeczytałem w Potędze Podświadomości chyba, a propos Thomasa Edisona, tego od żarówki. I a propos porażek, jak na porażki należałoby patrzeć. Więc on, zanim skonstruował żarówkę, taką, że zaczęła świecić, tak, bo one świeciły tam krótko, minutę, dwie, 15 sekund i to się tam przepalało, wykonał 5000 prób, gdzie poniósł porażkę. 5000, nie 200, nie 300, nie 500, nie 1000, tylko 5000 prób, gdzie poniósł porażkę. Ale to nie znaczy, że był porażką. To znaczy, że wreszcie odniósł sukces. Za 5000 pierwszym razem skonstruował żarówkę, która nas oświetla do dzisiaj, no trochę w innej formie, tak, bo tam LEDy i te rzeczy, ale jakby nie ponosił porażek, to by nie osiągnął sukcesu. I tak samo jest w życiu nas, w życiu każdego z was jest. To, że jeżeli ponosimy porażki, może inaczej, porażki powinny nas czegoś uczyć. Jeżeli ponosimy porażkę i ta porażka nas niczego nie nauczyła, to wtedy to jest porażka. To znaczy nie do końca. Tak? Natomiast jeżeli my ponieśliśmy, próbowaliśmy coś zrobić, pełni najlepszych chęci, pełni zapału, tak? I nam coś nie wyszło i ponieśliśmy porażkę, to jest dla nas nauka. Najlepsza, jaka może być. Tak? Ja kiedyś słyszałem takie określenie. Chcesz się uczyć na błędach? Ucz się na błędach innych ludzi. Mniej boli i mniej kosztuje. Z tym, że gatunek ludzki ma tak, że woli się, a szczególnie młodzi ludzie, tak zauważam, wolą się uczyć na własnych błędach. O, najlepsza szkoła życia. Chyba lepszej już nie ma. I w zasadzie każda porażka przybliży nas do celu, tak? Jeżeli będziemy cały czas próbować. Te wszystkie elementy, które ja tu wymieniłem, powodują, że my się posuwamy, jeżeli we właściwy sposób je zinterpretujemy, to my się posuwamy do przodu w czymkolwiek, cokolwiek byśmy nie robili. Wyrzuty sumienia, no teraz mi się takie analogicznie tak sobie zobaczyłem taki obraz, te wszystkie elementy, jak nie damy rady, nie wyrobimy się, a nie zadowolimy wszystkich, poniesiemy porażkę, to są biegi do przodu, tak byśmy w samochodzie mieli. To są chyba cztery biegi, tak? Tak, cztery biegi. To są cztery biegi,
który bieg byście nie wrzucili, jeżeli wrzucicie go do przodu, tak, nie zatrzymacie się na wrzucaniu tego biegu, tylko go wrzucicie, tak, bieg i naciśniecie gaz, pojedziecie do przodu. Wyrzuty sumienia to nawet nie jest hamulec, znacznie gorzej, to jest bieg wsteczny. To się po prostu w tym wszystkim cofamy. Nasz umysł po prostu się poddaje poprzez, ja tak uważam, tak, mogą być jakieś inne opcje, może jakiś psycholog się ze mną nie zgodzić absolutnie, ale tak według moich obserwacji codziennego życia, to ja widzę, że te wyrzuty sumienia to nas po prostu cofają. O tym, jaki wywołują stan psychiczny, no to każdy sobie może, no, większość ludzi kiedyś tam jakieś wyrzuty sumienia miała albo ma ciągle. No nie czujemy się najfajniej, jeżeli wyrzuty sumienia nami kierują, tak? Nami dyrygują i ustawiają, burzą naszą drogę taką tą do przodu naszego życia. No po prostu się cofamy. Nie daje nam nic. To jest negatywne uczucie, jeszcze raz wrócę do tego, to jest negatywne uczucie, które po prostu rujnuje nam to nasze życie, które chcemy, żeby było szczęśliwe, radosne, bogate, wesołe, no etc. Tam można by wymienić jeszcze dużo, tak? Szczęście, radość, miłość, empatia, zadowolenie. Te rzeczy budują wasze dobre życie. Te rzeczy, tych można by pewnie więcej wymieniać. Czy jest tam gdzieś porażka, złość, zawiść, nienawiść? Nie ma, to jest drugi biegun. Te rzeczy, o których powiedziałem, posuwają nas do przodu. Tamte pozostałe ściągają nas nawet nie do tyłu, na ziemię. Powalają. No, to jest bardzo prosta rzecz. Wybór jest w naszych rękach. To wy każdego dnia możecie zdecydować o waszym życiu. Jeżeli, wierzcie mi, bo robię to na co dzień, jeżeli odrzucimy wyrzuty sumienia, to nasze życie się robi fajniejsze. Ja nie powiem, że takie super happy od razu, ach, ekstra, ha, 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 ha. Tak, ale ono się robi bardziej proste, ono się robi bardziej stabilne. No stało się coś, to się stało. No i co z tego, że się stało, no? Jutro mogę to poprawić, nie mogę? Mogę poprawić. Jak nie mogę, to nie ma, powiedzmy, nie mam na to wpływu. No to trudno. Mam na to wpływ? No to mogę poprawić. To złego, co się wydarzyło, to możemy zawsze poprawić. Ale nie róbmy tego przez wyrzuty sumienia. Nie one mają nami sterować. Odrzucamy je całkowicie, odpychamy na bok, odsuwamy. Nie są nam absolutnie do niczego potrzebne. Bo one nie budują, one rujnują. No to po co? A przecież i mnie, i wam chodzi chyba o to, żeby to wasze, moje, wasze życie było bardziej spełnione, było bardziej szczęśliwe, było bardziej radosne. Tak? A nie takie, żebyśmy się katowali do tyłu. Czymś, na co już nie mamy wpływu. Czymś, co wam to życie schrzani, tak mówiąc brzydko. Można jeszcze brzydziej powiedzieć, tak? No, ale nie chcę. Po prostu nie ma sensu. Wyłączamy to. Wyłączamy to i już. I w takich sytuacjach, tak już na koniec, tak? Bo to już jest czas. I w takich sytuacjach, wiecie, przyszło mi to hasło afirmacyjne do głowy w momencie, jak właśnie zaczynamy odczuwać, no powiecie tak, Jacek, no ale co mam zrobić? No dopadają mnie wyrzuty sumienia, co mam zrobić? Przyszło mi takie hasło afirmacyjne do głowy, którego używam nadal. A w momencie, jak się próbują, bo nie powiem, że się nie próbują pojawić, próbują się pojawić wyrzuty sumienia, w myślach, po cichu, do siebie. Tak, żeby nawet nikt nie słyszał. Nasza podświadomość tak usłyszy. Jestem odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny. Za siebie i za swoje myśli. Tak? Jestem odpowiedzialny. Ja to kontroluję. Ja. Nie jakieś emocje, jeszcze negatywne, tylko ja. Każdego dnia ja i tylko ja.
I na tym chciałbym już dzisiejszy podcast zakończyć. Mam nadzieję, że się podobał chociaż kilku osobom. Nie twierdzę, że wszystkim, bo ciężko jest, jak ktoś ostatnio filozof powiedział, ciężko jest wszystkich zadowolić. Ale kiedy nie zadowolę wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni, a nie, że ja jestem bezwartościowy. I na tym bym już kończył. Cześć, na razie, do miłego. Hej!